Znów porażka. Jeden bambus, dwa bambusy, trzy bambusy. Whisper, o co chodzi z tymi bambusami? Kev, musisz się wyciszyć. Ja? Hej, ten krokodyl lubi szaleć! Lubię ruch za nas dwóch! I spadasz z każdej fali. Kev, usiądź tu spokojnie i wsłuchaj się w ocean. I licz. Jeden bambus. Jeden bambus. Po co ja liczę? Żeby poczuć rytm tych fal. Dwa bambusy. Trzy bambusy. I na cztery wiosłuj i wskakuj na czubek fali. Cztery bambusy! Patrzcie, jak wiosłuję, sucholuby! Sucholuby? Mówi jak surfer, chłopie. A. Dwa bambusy, trzy bambusy, wiosłuj! Dalej, Kev, tak! Jest całkiem niezły. Przeskakiwał? Jesteś pewien, chłopie? Może zacznij od tej. Teraz? Na tą? Nie, nie tak! Jana! I uważaj na wielkie drzewo! Trzymaj się, krokodylu! Pomocy! Kev? Kev? Jesteś cały? On pływa na desce, a nie skacze po drzewach. Whisper! Pomóż mi! Szybko! Spróbujcie odwiązać lianę! Teraz to potrafię! Chyba już umiem, małpki! Ale niezła jazda! To było super! Surfer na drzewie! Jesteś gotowa? Najpierw uszy, potem oczyść z błotka kopyta. W rzece? Oczywiście! No, wskakuj! Cóż, skoro tak mówisz, kąpiel wskakuje! Moje futro i moje wąsy! O, jestem mokra! O nie, ojej, przepraszam, och, nie chciałam. O! Witaj! Idziesz na przyjęcie, tygrysico? Widzisz, choćby nie wiem co, to nie będę wyglądać tak jak oni. Nie będę się starać. Nie poddawaj się, Mavis. Nigdy. Jesteś świnką, która idzie na przyjęcie. Ale impreza! Potrząśnij kopytkiem. Naprawdę dobrze się ruszasz. Oto ona, roztańczona świnka. Ma prawdziwy talent. Szukać! 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 Teraz! Pod zaspami! Szukać! 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 Nie ma go! Wybacz, Whisper. Nie ma śladu głosu Peggy. Brzmisz zupełnie jak Ralph. On też stracił głos. Zostańcie, zaraz wracam.
Ralfik! Hej, mamo! Ralf! Uuu, ładnie pachnie! To mu pomoże. Mogę spróbować? Proszę! W kuchni jest drugi kubek, ale uważaj, bo gorący. Nie martw się, włożę go na chwilę do lodówki. Już! To jest miodek z cytrynką, Peggy. Dobry na twój głos. I trochę dla ciebie, Stripes. Smaczne. Whisper! O, odnalazłaś głos, Peggy. Dziękuję, Whisper. Chcę znowu być białym misiem. Jak to się stało, że jesteś zielony? Pojęcia nie mam. No to pomyśl. Sam pomyśl. To niełatwe, gdy jest się zielonym. Barry, ja tylko staram się pomóc. Jesteś cały, Bert? Ojej, cały, cały, na szczęście. Ojej! Ło, jazda! Co? Ty też jesteś zielony! To musi mieć związek z tą wodą. Ktoś musi tam wejść i to zbadać. Ktoś, kto umie dobrze pływać. I ktoś, kto już jest zielony. O, nie, 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 nie ja. Ja pływam w ciepłej wodzie. O, proszę, Kev, musimy to sprawdzić. Wcale nie jest aż taka zimna. Nic ci się nie stało? Jestem cały, słonko. Hej, to naprawdę przyjemne. A wiesz, dlaczego misie są po tej wodzie zielone? Wygląda mi na to, że to przez te algi. Ciągle musi się drapać. Swędzi, swędzi. Najwidoczniej jest na coś uczulona. Ma alergię na moją mamę. To uczulenie powinno zniknąć po chwili, jeśli posmarujemy je sokiem z aloesu, moi mili. Jasne. A co to aloes? Szaro-zielona roślina. Nowa roślina taty. Ale to chyba nie jest aloes, prawda? Wygląda na to, że macie tu w ogródku wspaniały kwiat aloesu. Chodź tu, mały. Jak się czujesz? Dużo lepiej. Dziękuję, Whisper. Dziękujemy, Dan. To był aloes. Ciekawe, czy pomoże mamie. Lepiej może iść, zanim znów zacznie kichać. Masz rację, Monty. Zamknijcie oczy. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. Zawołam Stripes. Dotrzyma mi towarzystwa. Stripes, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Dan, ty też jesteś. Monty organizuje przyjęcie niespodziankę i czekam na jego przyjaciela. Dan, a może pójdziemy i rozejrzymy się tu trochę? Ale co z tym przyjacielem Montiego? O, gdzie są wszyscy? Niespodzianka! Jej! Wspaniałe przyjęcie! Zapewne już się domyśliłaś, że ten przyjaciel to ty, Whisper! Bo ty zawsze nam pomagasz! I chcieliśmy ci jakoś podziękować za to, że jesteś naszą przyjaciółką. Wy także jesteście moimi przyjaciółmi. Tańczymy konga? La 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 la. To jest najlepsze przyjęcie na świecie.
oczy zmruż. Whisper z pomocą przyszła już. O, już nigdy jej nie znajdę. Zawsze możesz zrobić kolejną. Co? Nie, dzięki. Nadal czuję łapy od skrobania tej poprzedniej. No ale może... Ha, ha, tutaj jest! Ha, to moja dziura! Barry, tutaj jesteś! Nie odwrócę się, dopóki nie przeprosi. Oj, odwróć się! Nie. Ale Bert ma niespodziankę. A więc dobrze. Mówiłem, że mam niespodziankę na dzień misia. Jej. Ale wspaniała niespodzianka. Nasza własna dziura w lodzie. Och, Bert, mój przyjacielu. Ach, to nic takiego. Nic? Ha, ja bym jej nie zrobił. Pewnie, żebyś zrobił. Nie mógłbym. O tak, mógłbyś? Nie mógłbym. Tak, 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 tak. Ale nie. O tak, mógłbyś? Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. Leci! Dasz radę, Kev? Cóż, jest trochę większy niż zawsze. Kałabanga! Kev, jesteś cały? A spójrzcie na mnie! Niezła jazda! Ed, ty idź tam. A Ted, zostań tu. Tak? Dobrze. Złapiemy cię, Kev. Ratunku! Użyj ogona. Nic ci nie jest, Kev? Oj, wybacz, Whisper. Porażka. Nie przepraszaj. Spójrz. Połączyłeś te dwie części tamy. Bosko! To prawda, chłopaki? Ale to była jazda na pniu. Wyszła całkiem dobra tama. Och, dzięki, Whisper. Dzięki, Kev. Hej, Whisper, jak się miewasz? Co tam? Hej, Otis. Oto jest Richie Struś. Witaj. Ha! Jej, ale to wielki ptak. Chcę latać jak flamingi, ale mam za małe skrzydła. No cóż, mogę ci pomóc? Możesz mu dać pierwszą lekcję latania. Wspaniale! O, zrywa się wiatr. O, i to mocny. Lepiej trzymaj kapelusz, Whisper. Mój kapelusik. Ostrzegałem. Mój Otis. Wskakuj na mnie, Whisper. Ty też, Peggy. Pingwinek, wiii. Pomocy! Jej. Szybciej, Richie, biegnij. Pingwinek skacze. Trzymaj się, Otis! Trzymam się, chłopie, mocno! Richie! Drzewo! Ho, la, la, la! Manichik! Uratował mojego Otisa! Dziękuję, Richie! Nie musisz wcale latać, mon ami, gdy potrafisz tak biegać! No, znasz rym do spać? Grać lub znać! Świetnie! Och, przyprowadziłaś ich wszystkich tutaj? Właśnie, zrobimy senną atmosferę. Wskakuj do łóżka i słuchaj.
oczy już zmruż i zaśnij już. Sen jest tuż, tuż. Zaśnij już, sen jest tuż, sen jest tuż. Śpi póki zima jest, aż dobrze tak wyśpisz się. Śpi póki zima jest, aż dobrze tak wyśpisz się. Zaśnij już, zaśnij już, zaśnij już, zaśnij już, zaśnij już. Padan, Pamisie, dobranoc wszystkim. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła. Bądź tak dobry i podrap mnie za lewym uchem. O, ja nie drapię, nie moja sprawa. Co się stało, Monty? Tam skąd pochodzę, każdy ma własne zadania. Surykatka numer 1 drapie. Zamieniają się czasem z numerem 7. Ale dobry pomysł. Hej, posłuchajcie no. Moja Gertie potrzebuje towarzystwa. I to przez cały dzień. Ja dam radę. A może uszyję jej jakiś modny szalik? Szyję! Szyję szalik! Teraz mnie swędzi za prawym uchem. Czy mógłbyś... łaskocze! No jasne! Kiedy Otis będzie spał, ktoś z mojej rodziny mnie zastąpi. Oto drapanie w stylu surykatek! O, dzięki, Whisper! Pomogłaś nam! Nawet żyrafy czasami śpią. No trzymajmy, damie, towarzystwa! A my wracamy do domu. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. Uratuję cię! Stripes, jesteś cała? To nawet przyjemne, gdy się przywyknie. Umiesz pływać? Nie tak dobrze jak ty. Pływanie jest łatwe. Popatrz. O, tak? Brrr. Albo o tak. Myślę, że woda to jest jego styl. Posłuchaj tylko sam. Ho, ho, nieźle. Oni tańczą! Świetny taniec, Sam! Taniec? Taniec! Widzisz, Sam? Umiesz tańczyć! Jestem jak tygrys w wodzie! Podczas balu zatańcz w basenie! Muszę poćwiczyć! Dzięki, Whisper! I tobie też dziękuję! Po sprawie. Hailey zbudowała sobie gniazdko, a potem on tu przyszedł i wszystko zepsuł. Mam takie samo prawo do tego pola jak i ty. Nie musiałeś budować gniazda obok mojego. Lubię towarzystwo. A ja ładny widok. Zamiast tego mam ciebie. A jaki widok jest z tego miejsca? Ha? Jest... Wspaniały. Spojrzyj na sprawy z innej strony. Muzyka pomaga myśleć. No tak, już wiem, co trzeba zrobić. Spojrzeć na sprawy z innej strony. Możecie tutaj zostać. I oboje macie piękny widok. Świetnie! Och, Whisper! Widok jest jeszcze lepszy niż wcześniej.
O nie! Nie kłóćcie się znowu! Hayley, może wpadniesz do mnie na herbatkę? O, Markus, z przyjemnością! Po sprawie, Whisper? Po sprawie, Dan. Podnieś nogę! Podnoszenie nóg nie jest wspaniałe. Chcę, żeby mnie podziwiano. A, racja, cóż, potrójna gwiazda z saltem do tyłu? A! O tak, pokaż mi. Ha, po prostu skaczesz w górę i robisz takie obroczyki. Ha, ha, wuhu, teraz ja. Zaraz mnie zgniecie! Nie panikuj! Nie panikuję! Ja uciekam! Wybacz, Monty. O, Harrington, i jak my ci mamy pomóc? Musisz to przemyśleć, a ja trochę odpocznę. Przynajmniej się do czegoś przydam. Tam jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Hej, Monty! A co ty robisz na czubku słonia? Ha! Wejdź tu i zobacz! Hej, co się tu wyprawia? Jej! Jesteś słabym akrobatą, ale za to świetnie nadajesz się do robienia akrobacji. Ha! Wystaw trąbę, Ellingtonie! Ha! Spójrz na to! Teraz nasza kolej, Whisper? Proszę bardzo! Ale się zmęczyłem. Co za wspaniały pokaz!